Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie Autoterapii w 5 minut. Dzisiaj będzie bardzo prosta i bardzo skuteczna technika rozluźniająca szczękę. Zapraszam serdecznie. Zanim przejdę do omawiania dzisiejszego materiału, chciałbym Cię prosić o wsparcie tego kanału. Chciałbym Cię zachęcić do subskrybowania kanału, może do napisania jakiegoś komentarza i dodania łapki w górę, jeżeli uważasz, że materiał jest wartościowy. A więc do konkretów przechodzimy. Będzie prosta technika w obszarze mięśnia żwacza. Trochę nakierowana na mięsień żwacz. Owszem, można masować sam mięsień i do tego zachęcam, szukać w nim punktów spustowych i oddziaływać na punkty spustowe. Teraz będziemy wykonywali niejako autoterapeutycznie rozluźnianie mięśniowo-powięziowe tkanek w tym obszarze, tkanek na przyczepie mięśnia żwacza. Na co dzień wielu z nas ma zaciśniętą szczękę, może często żuje gumę, obgryza paznokcie, ołówki, przygryza wargi i tak dalej, więc jest dużo akcji z tej strony budujące napięcie w obszarze stawu skroniowo-żuchwowego. I z tego tytułu można mieć wiele dolegliwości i problemów ze stawem skroniowo-żuchwowym. Więc jeżeli masz problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym, to ćwiczenie, ta technika, którą za chwilę pokażę, może też dużo wnieść do uczucia jakiegoś rozluźnienia czy do uczucia ulgi w obszarze szczęki czy w obszarze stawu skroniowo-żuchwowego. Nie będzie to nic skomplikowanego. Trzeba znaleźć tylko kość jarzmową i wyrostek jarzmowy kości skroniowej. Więc tutaj to jest ta kość policzkowa, u niektórych bardzo wydatna. Poniżej tej kości znajduje się przyczep mięśnia żwacza, więc to jest dokładnie to miejsce. Czyli tuż poniżej tego białego zabarwienia widać czerwony przyczep, czy tą w ogóle górną część mięśnia żwacza. I teraz to, co będziemy robili, to będziemy się starali pionowo odkształcać, czyli pionowo naciskać w głąb przyczepu mięśnia żwacza albo w głąb tkanek tuż przy przyczepach mięśnia żwacza. I jak sobie spojrzysz na tą okolicę, to wejście palcami będzie w stanie troszeczkę odkształcić tą tkankę z racji tego, że tu w cudzysłowie jest wolna przestrzeń, która pozwala na odkształcenie tych tkanek. Owszem, jak masz może grubsze palce, no i różną budowę anatomiczną wyrostka dziobiastego, to też może być tak, że w głębi natrafisz na przyczep mięśnia skroniowego do wyrostka dziobiastego i to będzie też troszeczkę tkliwe. Zresztą tkliwością się nie przejmuj, bo zarówno mięsień żwacz, przyczepy tego mięśnia mogą być tkliwe, jak i wyrostek dziobiasty może być troszeczkę tkliwy, aczkolwiek będziemy się starali tą technikę wykonać z rozsądkiem. Więc teraz albo weź trzy palce, tak żeby w miarę utworzyć z nich równą linię, albo weź może kostkę, środkowy paliczek palca wskazującego i odszukaj u siebie kość jarzmową i ten wyrostek jarzmowy kości skroniowej, bo będziemy napierali na niego pionowo, czyli prostopadle względem mięśnia żwacza. Czyli tak będzie biegł mniej więcej mięsień żwacz, a my będziemy napierali w taki sposób na niego, żeby jego tkanki odkształcić. I teraz musi to być wykonywane z rozsądkiem, czyli naciskaj w głąb. Oczywiście mi jest trudniej, bo mówię, bo w momencie, kiedy wykonujesz tą technikę, szczęka nie może być zaciśnięta, tylko usta muszą być lekko rozchylone i rozluźnione. I naciskaj pionowo w głąb, czy to opuszkami palców, tak jak pokazuję, czy to kostką, może wspartą kostką w jakiś sposób. I staraj się ten nacisk pionowy utrzymać długo, 2, 3, 4 minuty, niejako próbując stopniowo coraz bardziej wtopić się w tkanki. Może spróbuj zrobić to obustronnie, czyli tu też odszukaj kość jarzmową, wyrostek jarzmowy, kości skroniowej, jedna, druga strona. Dostosuj do siebie ten nacisk, więc może potrzebujesz silniejszego, mocniejszego nacisku, użyj kostek. Jeżeli nie, bo te tkanki są u Ciebie troszeczkę bardziej miękkie i bardziej tkliwe, to użyj opuszek palców. Wjedź w tkanki, możesz poczuć tkliwość, lekką bolesność, to jej za bardzo nie przekraczaj. Staraj się troszeczkę wtapiać w te tkanki. Najlepiej by było, gdybyś teraz spróbował czy spróbowała od razu ze mną to zrobić. Ja oczywiście będę mówił, a Ty w tym czasie dociskaj te swoje tkanki tuż pod wyrostkiem jarzmowym. I niech to potrwa 2-3 minuty. Czyli staraj się jednostajnie wchodzić w głąb, w głąb, w głąb, w głąb. Staraj się tego nie przyspieszać. Także wchodź mocno w tkanki, ale nie dociskaj. Wcale nie jest tak, że
Jeżeli wykonasz silny, mocny docisk na 15 sekund, to będzie lepiej niż jakbyś stopniowo wchodził czy wchodziła przez 2-3 minuty. Tutaj będzie zachodziło rozluźnienie tych tkanek, gdzieś jakaś reakcja ze strony układu nerwowego, więc daj troszeczkę tym tkankom czas i wykonaj tą technikę z dużym czuciem i z dużym szacunkiem. Możesz początkowo zrobić to tak, że wjeżdżasz w te przyczepy żwacza. Jak zaciśniesz zęby, to wyczujesz, na jakim obszarze u ciebie jest przyczepiony mięsień żwacz do tej kości. Oczywiście nie dociskamy do kości, tylko tuż poniżej kości, tak żeby móc odkształcić te tkanki, nie żeby się wbić w kość jarzmową, czyli to nie chodzi o to, żeby się wbić w kość jarzmową i się zatrzymać, tylko właśnie, żeby te palce milimetr po milimetrze wjeżdżały troszeczkę w głąb pod wyrostek jarzmowy. I za chwilę możesz starać się bardziej punktowo, czyli na jakimś niewielkim obszarze, albo może dwoma palcami, albo tylko kciukiem, starać się na mniejszym obszarze wykonywać nacisk na jakieś tkliwe, bolesne miejsce. Ale znowu, celem nie jest raczej zgniecenie, tylko i wyłącznie tak jakby wyciśnięcie bólu stamtąd, tylko pomyśl sobie o tym, jak ty odkształcasz tą tkankę. Jak chwycisz sobie polik i mięsień żwacz od środka, to zobaczysz, że to jest taka gruba warstwa mięśniopowięzi, czyli mięśni razem, czy mięśnia razem z powięzią, który jest odkształcalny. Stąd może za chwilę weźmiesz kostkę i już bardziej punktowo w to miejsce wjedziesz i będziesz sobie wjeżdżać, 2-3-4 minuty. Zadanie nieskomplikowane. Można oglądać film, nic nie mówić. Chodzi o to, że szczęka była rozluźniona i stopniowo wjeżdżać w tkanki tuż poniżej wyrostka jarzmowego kości skroniowej i poniżej kości jarzmowej. Jednym palcem, dwoma palcami, trzema kostkami. Można czasami przysiąść, może się oprzeć w ten sposób. Także nie wbijać palca w mięsień, tylko raczej nabijać ten mięsień na palec, więc palec może być stabilny. Może nawet to jest lepsze rozwiązanie, albo może to się okazać dla Ciebie lepszym rozwiązaniem. Napisz w komentarzu, który wariant lepszy. Myślę, że jeden i drugi jest sensowny. I stopniowo sobie wjeżdżaj. Oczywiście ja przejaskrawiam, ale troszeczkę tak będzie, że ta głowa będzie się zatapiała na palec. Oczywiście jak po każdej pracy z mięśniopowięzią, uciskaniem, rozciąganiem i tego typu odkształcaniem tkanek, możesz poczuć bardzo fajną ulgę, fajne wrażenia w obszarze stawu skroniowo-żuchwowego i jego funkcjonowania, a z drugiej strony drugi, trzeci dzień możesz czuć troszeczkę sztywniejszy, tkliwy i obolały. To jest oczywiście tylko i wyłącznie przejściowe. Mam nadzieję, że technika się spodobała i będziesz ją wykonywać regularnie. Odsyłam też do innych epizodów poświęconych dolegliwościom bólowym szczęki, twarzy, głowy, karku, szyi i innych części ciała. To tyle w tym epizodzie. Do zobaczenia.